W sobotę burloch Arena należała do seniorów. Na obiekcie w Rudzie Śląskiej Orzegowie odbyła się kolejna seniorada. Wydarzenie już na stałe wpisało się do kalendarza miejskich imprez o charakterze społeczno-kulturalnym. Oprócz nauki, bo mamy w nazwie edukacja i na to kładziemy wyjątkowy akcent, ale mamy też rozwój psychofizyczny, a to jest zdrowie, to jest integracja ze społeczeństwem, z mieszkańcami. Od lat czynny udział w imprezie biorą słuchacze Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na scenie zaprezentował się m.in. ich chór Carmina Silesia pod dyrekcją Aldony Kciuk-Herberg. Oprócz tego, że człowiek musi mieć zamiłowanie do śpiewu, to troszkę też się musi orientować w nutach. Mamy niezwykle wymagającą dyrygentkę, panią Aldonę Kciuk-Herberg, ale są efekty. Głównym celem takich imprez jest integracja lokalnej społeczności. Dla wielu starszych osób to szansa na wyrwanie się z domu. Spotkania takie na co dzień, że tak powiem, na uniwersytecie są bardzo ważne, bo tam różne osoby z różnych środowisk się spotykają. Ja pracowałem na kopalni Sztygary, byłem na kopalni Pokój. To jeden z tych dni, kiedy seniorzy przeżywają swoją drugą, a niektórzy nawet trzecią młodość. Bo jak sami podkreślają, najważniejsze w życiu są uśmiech i pasja. Znaleźć w życiu, wie pan, jakoś pasja taką, co by człowieka interesowało, co by to robił z miłością. Do gotki śląski, czy nie śląski, czy polski, czy do Śląska, czy w ogóle do ludzi, o, można tak powiedzieć. Kolejna seniorada przeszła do historii. Imprezę zakończyło muzyczne show, a na scenie zaprezentował się m.in. zespół akordeonistów imienia Edwarda Huloka.